Za moimi plecami właśnie powstaje nowy odcinek drugiej jezdni lazurowej, stąd, czyli od Gruczewskiej, na północ. Zobaczcie, jak to powstaje. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, liczę wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio na Bemowo i nawet nad ulicą Lazurową, o której w dzisiejszym materiale będę trochę mówić. Po prawej stronie znajduje się plac budowy metra Lazurowa, tam prace już faktycznie są zaawansowane, natomiast dokładnie wszystkie informacje o budowie metra, jak i również o placu budowy po lewej stronie ulicy Lazurowej będę mówić dopiero w materiale Zapraszamy do metra, więc to taka autopromocja, na dniach się ten film pojawi, bo jest już nagrany. Tymczasem dzisiaj będę mówić oczywiście o samej ulicy Lazurowej. Tutaj w tym miejscu rozpoczyna się z nową, ostatnią częścią, która jest dobudowana i przebudowana w ramach całej inwestycji Lazurowej i alei 4 czerwca 1989 roku. W tym miejscu od ronda Radia Wolna Europa do trasy S8 powstaje druga jezdnia ulicy Lazurowej. Natomiast co ważne, to nie jest tylko łącznie dobudowanie nowej jezdni, to jest przebudowanie starej jezdni na taką rzecz, aby faktycznie miała docelowy kształt i układ drogowy w tym miejscu, po wybudowanie nowych ścieżek rowerowych w dużej części, nawet po jednej i po drugiej stronie ulicy Lazurowej, nowe chodniki, nowe przystanki autobusowe, nowe sygnalizacje świetlne, nowe przejścia dla pieszych, no i nowa rezerwa pod wiadukt, który w przyszłości może powstać nad ulicą Gruczewską, nad właściwie rondem Radia Wolna Europa. Więc dosyć dużo planów, dużo elementów i też dużo niestety jak zawsze niespójności, bo choć teraz powstaje nowa trasa rowerowa, to trzeba pamiętać, że przez trasę S8 już nie przejedziecie. Ale o tym za chwilę. Teraz jak wyczerpiliście się nad całą trasą, mogliście zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Dalej prosto byśmy pojechali do Bornerowa. Tam była planowana przebudowa tej ulicy, by faktycznie w przyszłości trasa pojechała pod płytą lotniska Bemowo i dotarła bezpośrednio do metro Młociny, jak i również do trasy Mostu Północnego. Na planach na razie się zakończyło, coś cicho o tym. W Studium Warszawy będę mówić o tym oczywiście, czy to jest planowane dalej, czy nie. Natomiast to też jeszcze jest jakiś moment, bo studium drogowe, które też mam planowane do przeanalizowania, na pewno się nie pojawi w tym miesiącu. W tym miesiącu może mi się uda jeszcze zrobić studium tramwajowe. Tymczasem trasa S8 oczywiście w tym miejscu jest. W tym miejscu też są zjazdy na ulicę Lazurową. Jest tutaj duży ruch. W związku z tym też, że oczywiście ulica Lazurowa jest aktualnie jednokierunkowa. Tylko w kierunku Bornerowa można się przejechać. W kierunku ulicy Gruczewskiej jest ruch, natomiast w kierunku właśnie Bornerowa nie ma aktualnie ruchu. Ruch odbywa się na okrągło, natomiast ten, który tutaj jest już aktualnie w kierunku ulicy Gruczewskiej, możecie zwrócić uwagę, że to jest już po nowej jezdni ruch. W teorii, jakby się uparli, mogliby oczywiście tutaj włączyć po jednej jezdni ruch w dwóch kierunkach. Najwyraźniej nie chcieli tego, nie chcieli aż tak ograniczyć ruchu. Dlatego teraz po prostu tak to wygląda, jak wygląda. Jest już nowy jeden przystanek, nawet autobusowy, jeszcze bez wiatru, ale to się jeszcze zmieni oczywiście, przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy też nową ścieżkę rowerową i na środku dużą rezerwę pod właśnie wiadukty, które mogą powstać w tym miejscu w przyszłości nad ulicą Gruczewską. Jest też zawrotka przed samym rondem, coś co według mieszkańców i różnej ilości osób jest potrzebne przy rondach, natomiast rzadko się pojawia, a w tym miejscu właśnie będzie. Z innych tego typu przebudów i nowych właśnie zawrotek też powstaje na przykład przy ulicy Donickiego, tam na skrzyżowaniu z ulicą Pszczółkową. To taka ciekawostka, ale tam ronda nie ma. To dalej lecimy, w tym miejscu mamy po lewej stronie plac budowy metra Lazurowa, po prawej stronie miało powstać wyjście ze stacji, tutaj na razie nie powstaje. Natomiast teraz zobaczcie dokładnie, jak wygląda aktualnie objazd, żeby dojechać do trasy S8 i pojechać na przykład dalej Lazurową od aktualnego przebiegu. Najpierw tak jak widzicie, trzeba skręcić tutaj w bok, przejechać się ulicą Gruczewską, wyjechać poza granicę Warszawy. Aktualnie też tak jeżdżą autobusy. No, wyjeżdżałem poza granicę Warszawy, ale to jest jeszcze pierwsza strefa. Następnie jest skręcić w trasę S8 w prawo, trzymać się prawej krawędzi wzdłuż właśnie trasy, bo tam się zwęża. Jest jeden pas, który się pojawia, zjeżdża, wyjeżdża.
i następnie dojeżdżacie do węzła z ulicą Lazurową dla trasy S8 i stamtąd już możecie bezpośrednio skręcić w lewo na Lazurową lub bezpośrednio pojechać jeszcze kawałek dalej prosto i wjechać na trasę S8. Tak aktualnie wygląda możliwość organizacji ruchu, jeżeli o to miejsce. Jest to trochę uciążliwe, nie będę ukrywać, ale dobrze, że jakikolwiek przejazd w okolicy bliskiej jest i tak też teraz po prostu autobusy miejskie, czyli ZTM muszą jeździć. Natomiast pomijając to wszystko, oczywiście sama przebudowa, to również nowa zieleń. Nowa zieleń, która się pojawi dopiero na jesieni tego roku. Natomiast same obydwie jezdnie mają być oddane do użytku jakoś właśnie na koniec wakacji. Koniec wakacji to właściwie tydzień, bo teraz mamy już 24 sierpnia, jak oglądacie ten film, a na razie bym powiedział, że jeszcze trochę czasu im tutaj zostało, właściwie trochę realizacji. W tym miejscu przystanek nowy autobusowy, jest już płyta peronowa, ale jeszcze nie mamy de facto nowej jezdni. Ścieżki rowerowe też oczywiście tutaj są całkowicie bez nowej nawierzchni asfaltowej. Chodnik tak trochę udywa się. Nie mamy tutaj nawet nowych krawężników na dalszym odcinku. Jest cały czas trwają prace przy wyrównywaniu. Tutaj jest bardzo szeroka przestrzeń pomiędzy obydwoma jezdniami, dlatego że jest pozostawiona rezerwa właśnie pod wiadukty, które raczej pewnie nigdy nie powstaną, ale rezerwa jest, bo musiała być, no to już jest. Dalej jest skrzyżowanie z ulicą Narwik. I tutaj też jest dosyć duża, mocna zmiana, która na pewno się nie spodoba mieszkańcom tejże ulicy. Teraz nie będzie przelotu z jednej części na drugą część ulicy Narwik. To znaczy, że nie będzie połączenia pomiędzy jedną a drugą jezdnią ulicy Lazurowej w tym miejscu. To jest minus, oczywiście. Będzie przejście dla pieszych w tym miejscu wraz z przejazdem rowerowym. Natomiast przejazdu na wprost przez ulicę Lazurową dla ulicy Narwik nie będzie. Tak jak to jeszcze teraz na ujęciach widzicie. Ten przejazd zostanie zlikwidowany, będzie tylko i wyłącznie możliwość przejeżdżania właśnie w ulicy Lazurową i następnie zawracanie czy przed rondem Radia Wolna Europa, czy przed trasą S8, gdzie po prostu takie zawrotki powstaną, natomiast na wprost możliwości przejazdu nie będzie. Po lewej stronie widzimy właściwie już nową, wykończoną ścieżkę rowerową wraz z nowym chodnikiem, pasem zieleni dzielącym od ulicy, no i oczywiście jednym pasem w kierunku aktualnie Górczewskiej. Jest trochę wąsko, ale ruch jakikolwiek tutaj został pozostawiony, jeżdżą już tutaj oczywiście samochody po nowym asfalcie, a po prawej stronie jeszcze widzimy, że faktycznie prace trwają. No, na razie nie mamy ani nowej nawierzchni. Krawężniki się pojawiają, też jeszcze nie są wszędzie. Widzimy tam, że niektóre znaki muszą być przestawione. No i chodnik też już jest montowany po prawej stronie. Więc trochę się tego tutaj dzieje. No i za wiaduktami linii kolejowej, właściwie bocznicy kolejowej do Huty, będzie możliwość właśnie z tej części ulicy Lazurowej zawrotki przed samym węzłem z trasą S8. Tak będzie dało się wjechać czy to na drugą ulicę Narwik, czy pojechać właśnie w kierunku Górczewskiej. Także takie możliwości. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na to, a propos co powiedziałem wcześniej, czyli ścieżka rowerowa trochę donikąd. No niestety tak to będzie wyglądać ponownie. Chodzi oczywiście o dogadanie się pomiędzy spółkami ZDM i GDDiK. Ogólnie miasto i GDDiK to zawsze są duże problemy. GDDiK nie jest zazwyczaj zbyt zainteresowana współpracą i to się kończy różnymi problemami. Jak na przykład w tym miejscu, dalej ulica Lazurowa w kierunku Bornanowa ma krótki odcinek ścieżki rowerowej po lewej stronie. Tutaj jest całkowicie nieoznakowana, bo ZDM nie chce oznakowywać ścieżek rowerowych, które są po prostu donikąd i by bardziej psuły i przy możliwość bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów, niż by pomagały. Natomiast ta ścieżka rowerowa się kończy bezpośrednio przed przejściami dla pieszych z trasą S8. I to jest jeden z podstawowych problemów tejże trasy. Dlaczego? Bo przez to towarzyści muszą w tym miejscu schodzić, przechodzić wiaduktem i dopiero kiedy przyjdą kolejne przejście dla pieszych, mogą wsiąść na rower i jechać po ścieżce rowerowej. Oczywiście mówię, jak to wygląda zgodnie z przepisami, a nie jak towarzyści jeżdżą. Natomiast dopiero w tym miejscu zaczyna się ścieżka rowerowa. Przydałoby się, aby było to na całą trasę S8 też poprowadzone. No, lipa jest taka, że to nie powstało jednocześnie z budową trasy S8 i tam jest teraz trochę wąsko. Jedyne, co będzie się dało zrobić, to jest ciąg wspólny dla pieszych i towarzystów. A nie ukrywajmy, że to jest jedna z bardziej niebezpiecznych rozwiązań, które aktualnie możemy spotkać w miastach i ogólnie w całej Polsce. Tymczasem jest ciekawostek, na sam koniec jeszcze wam powiem, że na jesieni będą montowane, a właściwie sadzone nowe drzewa, będzie tutaj ich aż 95, oczywiście nowe krzewy i tak dalej też się będą pojawiać, nowa zieleń, jak i również nowe przystanki autobusowe, sygnalizacja świetna na tym przejściu dla pieszych przez ulicy Lazurową i oczywiście sama inwestycja ma być zakończona do listopada tego roku, a przejezdność ma być po wakacjach, czyli jakoś we wrześniu możemy się spodziewać ruchu już po obydwu jezdniach. Całkiem ładnie to wygląda. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej jednej z nielicznych drogowych inwestycji w aktualnym czasie w Warszawie. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.
Na moim kanale dzisiaj pewnie będziecie jeszcze mieli jakiś film z mazowieckich inwestycji. Chociaż nie obiecuję, ale raczej coś tam będzie. Ewentualnie jakaś tramwajowa. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!